Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Undertale. Więc tak, skończyliśmy tutaj i znowu musimy ten puzzle zrobić. Tylko nie pamiętam właściwie jak go wcześniej zrobiłem. Aha, okej. Tak, teraz tutaj. Wspomogę się teraz strzałkami, teraz tak. Szczerze to już nawet nie pamiętam, co mnie... Goddammit. Co mnie w ostatnim odcinku zabiło, że... tutaj jestem. Ale to na pewno nie był żaden boss. To na 100% nie mógł być żaden boss. Jakoś to było zbyt proste, jak na mnie, że... God damn it! No nie. Gdyby dałoby się zrobić to jakiś skrót, no to nie byłoby bardzo fajnie. Albo gdyby się to nie restartowało, to też by było fajnie. No nie! No dobra. Na spokojnie. Nic się nie stało, nic się nie pali, to przede wszystkim. Dobra, w sumie to mogłem zrobić coś takiego. Mogę uwierzyć, że jestem aż takim idiotą. No to jadymy. Wow, śnieg miałem na łbie. Pies mnie zabił. No tak. Holy shit. Tam taram, tararam, tam taram. Tam taram. Dobra, jak go tutaj podejść? Nie. Bacon. To byłeś Gone Stewards. Fucking slobber into your face. Aż czekając w twoją twarz. Ała. Jak znowu mnie zabije. Jestem idiotą, mogłem wrócić i zapisać. Znowu bacon. A, podniósł... te... uszy i coś się fajnego stało. Ignorować. Podszedł bliżej. No ej, nie ruszałem się. Jeszcze bliżej. Jeszcze bliżej. Nice! Jest. Dobra, no to teraz pójdziemy tym mostem. W ogóle nie podejrzanym. I... człowieku! To jest twój ostateczny i najbardziej groźny i najbardziej groźne wyzwanie. Podziwiaj! Cudo terror... zabójczego terroru. Holy shit! W tym pies. Kiedy tylko powiem słowo, zostanie ostatecznie aktywowane. Ciała wystrzelą. Kolce będą... się ruszać.
ostrza będą przecinać. Każda część będzie poruszała się nie zabójczo, tylko violent to jest przemoc. Będzie poruszała się niebezpiecznie, już to nazwę tak, bo nie można powiedzieć, że przemocnie. Do góry i dół. I w dół. Jest tylko zostanie tylko malutka szansa na zwycięstwo. Czy jesteś gotów? Ponieważ ja jestem! Ja mam zamiar to zrobić! Więc co cię przetrzymuje? Przetrzymuje? Co przetrzymuje? Ja mam zamiar aktywować to teraz! Ten poker face. Nie wygląda tak zbytnio aktywowano. Więc to wyzwanie wygląda może zbyt łatwo, żeby pokonać człowieka. Tak, nie możemy użyć tego. Jestem szkieletem ze standardami. Moje zagadki są bardzo fair. I moje pułapki są specjalnie ugotowane. Ale ta metoda jest zbyt bezpośrednia. Żadnej klasy. Won! Na co się tak patrzysz? To było kolejne decydujące zwycięstwo dla Papyrusa. Nie! He! No to GG! Haha! Papyrus wygrał, ale no spokojnie, my go ostatecznie pokonamy. Hello. Nie wiem, co mój brat planuje teraz zrobić. Gdybym był tobą, upewniłbym się, że rozumiem niebieskie ataki. Okej. Okay. Daj mi sejfa. Co to? Kwiat. Witaj w Snowdin Town. W mieście Snowdin. Wygląd tego... wygląd takiego przyjaznego miasta napełnia cię determinacją. O mój Boże! Jest! Shop. Witaj, przybyszu. Jak mogę ci pomóc? Czyli plus 0 ataku. Kupimy sobie to. I to. To tyle. Żegnaj na razie. Przyjdź kiedyś jeszcze. Więc teraz założymy manly bandana. Męską bandanę. Bardzo wygląda na ekwipowaną. Miałem bandaż, skąd ja go miałem? Czy on skądś nie wypadł po prostu? Nie wiem. Czy ta skrzynka ma w sobie przedmiot jakiś? Yes. Nie. No to jest chyba ta skrzynka, co była na początku gry. Aha, to jest chyba, żeby odrestaurować mnie kompletnie. Co to? Mama mówi, że przez spanie możesz odnowić swoje zdrowie. Ponad twoje maksymalne HP. Co to jest maksymalne HP?
Witaj w hotelu Snowed. Premierowym hotelu Snowdin. Jedna noc kosztuje 80 golda. CO?! Więc... Nie krępuj się przyjść tu znowu. A mogę tak sobie, o, iść? God damn it, to by było za łatwe. CO?! Jakiś skrót. Ja nie mogę. Ale beka. Elo? Ta panna tutaj... Coś z niej po prostu mnie zaciekawia. Czy mój mały cynamonek nie jest najpiękniejszy? Bonbony są takie przesłodkie. Ta, to jest moja interpretacja takiej, nie wiem, lale. Ale epickie drzewo, szkoda tylko, że no... Tak jakby je już gdzieś widziałem. Okropne nastolatki! Tormented. Torturowały lokalnego potwora dekorowaniem... Aha! Dokuczały lokalnemu potworowi dekorowaniu jego... no to wiemy, kto to był. Jego drzewopodobnych rogów. Więc zaczęliśmy dawać temu potworowi prezenty, by sprawić, by się czuł lepiej. Teraz to jest tradycja, by wkładać prezenty pod udekorowanym drzewkiem. Wow, u nas to wygląda trochę inaczej. A ty kimi, że jesteś? Yo! Jesteś dzieciakiem również, co nie? Mogę to powiedzieć, ponieważ nosisz pasiastą koszulkę. Aha, bo on też to nosi. A, patrzcie, mądry gość. Elo? To miasto nie posiada burmistrza. Gdyby kiedykolwiek był tutaj problem, szkielet powie o tym rybiej pani. O tym. To jest polityka. Mogę to wyłączyć? Nie. Będę sobie tu. Tam, tararam. Ej, znam prawie tych wszystkich gości. Lepiej byś uważał, gdzie siadasz, dzieciaku. Ponieważ ten koleś wskoczy na twoje kolana i da ci dużo miłości i attention, uwagi. Ty jesteś tym odruszania się, co nie? Zastanawiam się, by zdobyć kolor. A co są korale? Kolczaste korale, by pokazać moją personality, osobowość. Będzie na niej wygrawerowane... Będzie na niej wygrawerowane... Podłącz do mnie smycz i weź mnie na spacer, proszę. Dzidzi. Dobra, nie będę z tym... Tam, o Boże, ty kim jesteś? Nie będę z tym gadał, nie chcę mi się. Kimże jesteś? Wszyscy zawsze próbują się śmiać i opowiadać kawały. Próbując zapomnieć o naszych nowoczesnych kryzysach. Journey is crowding. Nie wiem niestety, co to znaczy. Mało światła słonecznego. Przyłączyłbym się do nich, ale po prostu nie jestem zbyt zabawny. Każdy jest zabawny na swój sposób.
Nawet ja. Kim ja, że jesteś? Wszyscy wiemy, że pod ziemią mają problem. Ale i tak się uśmiechamy. Czemu? Nie możemy nic zrobić. Więc dlaczego mielibyśmy być burakami na temat tego? Okej, chodźmy sobie tutaj. Pograjmy w potworów i ludzi. To brzmi jak jakaś tania podróbka Dungeons and Dragons. Patrzcie, Markiplier. O! Znowu być młody. Świat naprawdę... Naprawdę... Teraz... Czuję, że świat naprawdę jest... Wylimitowany, czy coś w tym stronę? Tutaj nie mogę iść. No elo. Okej. Powiedzmy, że nic nie widziałem. Library. Nie chcemy się z nimi gadać. Za dużo gadania. Wow. To skrzynka na... Skrzynka pocztowa, która jest ponad wypchana nieprzeczytanymi śmieciowymi listami. Ta skrzynka pocztowa jest podpisana Papyrus. Zobaczysz w środku? Tak. Jest pusta. O. Nigdy do niego nie piszę. Weźmy tu. Czyli tu jest pewnie dom tych szkieletów. A co to? Tu też nic nie ma. Więc chodźmy dalej. Po pierwsze, co to za jakieś płatki tutaj widzę na ekranie? Po drugie, dlaczego nie ma muzyki żadnej? Co? Teraz nie ma? Teraz są. Teraz nie ma? Teraz są. Teraz nie ma? Znaczy są dalej. Dobra, to chodźmy i zagłębiajmy się w to, bo to, ale to jest creepy dość. Co to jest? Okej. Okay. Ja i Papyrus. Człowieku! Pozwól mi, żebym powiedział ci o niektórych kompleksowych, nie, skomplikowanych uczuciach. Uczucia takie jak radość ze znalezieniem kogoś, kto tak bardzo kocha makaron. Zauroczenie dla kogoś, kto ma skille w zdolności w rozwiązywaniu zagadek. Desire. Chęć, by mieć kogoś fajnego, mądrego, kto by myślał, że ty jesteś fajny. Te uczucia muszą być takie, jakie ty teraz czujesz. Mogę bardzo... Nie, zaraz. Jakoś to muszę ładnie ubrać w słowa, żeby tego nie skrzanić. Mogę tak... Mogę tylko pomarzyć o wyobrażeniu sobie, jak to musi być. Czuć tak. W końcu ja jestem wspaniały. Nawet nigdy się nie zastanawiałem, jak to jest mieć bardzo dużo przyjaciół. Wyzywam cię, samotny człowieku. Nie bój się! Nie będziesz już samotny! Ja, wspaniały Papyrus, Papyrus, będę twoim... Nie. Nie! To wszystko jest takie złe! Nie mogę być twoim przyjacielem! Jesteś człowiekiem! Muszę cię złapać! I wtedy... Mogę wypełnić mój... życiowy sen. Nie życiowy sen, tylko życiowe marzenie. W
wszechmocny, popularny, zachwycający. To jest Papyrus. Najnowszy członek Królewskiej Gwardii. Nie Gwardii, tylko tej ochrony, czy jakoś tak. Papyrus blokuje drogę. Taka mała ciekawostka, że... tak, w tym Let's Play będą spoilery do Genocide Run, ponieważ wiem, gdzie tak mniej więcej się stanie. Otóż, gdy będziemy jako Genocide Run, to Papyrus będzie chciał nas po prostu zesparować, czyli się z nami pogodzić. Ale co my robimy, otóż moi drodzy? My mamy z nim flirtować. Bo tak teoretycznie, dopóki nie przejdziemy chociaż raz gry, nie wiemy w ogóle nawet płci naszej postaci. Co? Flirtowanie? Więc nareszcie odkryłeś swoje ostateczne uczucia. Więc ja jestem szkieletem z bardzo dużymi standardami. Mogę robić spaghetti? O nie! Spełnia wszystkie moje standardy! Jakby się ktoś kiedyś powiedział, że wczułam się w rolę, to tak, ja wczułam się w rolę. Wygląda na to, że będę musiał z tobą się umówić na randkę. Porandkujmy później. Potem jak cię złapę. Easy. Papyrus myśli nad tym, co założyć na swoją randkę. Flirt. Nie! Porandkujmy później. A, dobra, nie muszę tego tłumaczyć. Papyrus myśli o tym, co ugotować na swoją randkę. Czyli teraz już nie możemy flirtować. Okej. Okay. Rozumiem. Wyciąga trochę kości kolońskiej za swoim uchem. Czy mogę teraz go zesporować? Nie. Więc nie będziesz walczył. Więc zobaczmy, czy będziesz mógł znieść mój wspaniały niebieski atak. Easy. Easy. No, ale nie, przyznam, musiałem się postarać. Oszty w mordę! Jesteś teraz niebieski. Już się trzeba. To jest mój atak. Nie! Jesteś teraz niebieski. Ten temat muzyczny jest epicki. Spell. Zastanawiam się, co powinienem umrać. Czy innymi słowy, teraz mam platformówkę. W Undertale. I nie możemy tutaj skakać na przykład X-em. Tylko musimy dać strzałkę do góry. Bishy cream behind his ear, że no jakiś tam krem smaruje ze swoim uchem. Spur. Co? Nie myślę na temat tej randko coś. O tej całej randce. Siup, siup, siup. GG. Teraz jakiś anime pałd. Jakiś proszek, nie proszę. Może jeszcze trochę flirtowanie? Papyrus jest zbyt zajęty walczeniem, by też flirtować. Tak, nie każ mi używać mojego specjalnego ataku. Przecież twój specjalny atak jest tak bardzo specjalny, że ja nie mogę.
Łohoho, dobra. Teraz jakiś soczek. Prawie mogę poczuć moją przyszłą popularność. No to fajnie, no. No spoko. Ej, to już było nie fair. Teraz jakiś smar. Papyrus! Prowadzący... dowódca jakiś tam. Dowódca po prostu. Teraz jakiś jogurt, ja nie mogę. Nie, zachowajmy przedmioty, jak będzie już naprawdę źle. Mersu? Papyrus! Wspaniały... spagetokucharz. Chyba tak to się powinno przetłumaczyć. Ogólnie też możemy korygować... Serio? Ło! Wysokość naszego skoku. Papyrus właśnie zauważył, że nie ma... uszu. Dobra, więc... weźmy ten cały cynamon. Cynamon! Undyne będzie tak bardzo dumna ze mnie! Bo tak, Undyne to jest kobieta. Taki mały spoiler. Pyk. Pyk. Pyk! Pachnie jak kościół. No nie. Król zrobi rzeźbę o wyglądzie mojego uśmiechu. A czy przypadkiem sam tego przed jakiś czas temu nie zrobiłeś? Papyrus bardzo się stara, by jakoś to odegrać fajnie. Mój brat będzie... właściwie to on się chyba zbytnio nie zmieni. Też tak sądzę. Może insult? Będę miał tyle adoratorek, ale... O. Ała. Jeszcze raz użyję Sinabuma. Czy ktokolwiek będzie mnie tak bardzo lubił jak ty? Właśnie, chyba go przekonaliśmy do siebie, tak sądzę. Odbiłem się, co? Holy heck moly. Nie... Kakling, więc to jest kakling. Ktoś taki jak ty jest naprawdę bardzo... rzadki. Dobra. Ała. Okej. I randkowanie może być trochę trudne. Okej. Jezu, już myślałem. Papyrus gwizda. Nie. Albo whispers, albo to jest gwizdanie, albo szepcze, chyba szepcze. Papyrus szepcze. Nie. Spare. Po tym, jak zostaniesz złapany i odesłany, stary, nie utrudniaj, po prostu zgódź się na tą randkę. Kogo to obchodzi? Poddaj się! Holy shit! Katyny. Papyrus przygotowuje swój niekościany atak i potem spędza minutę na fixing, naprawianie swojego błędu. Poddaj się, albo stań twarzą w twarz z moim specjalnym atakiem! Zaraz, przed chwilą powiedziałeś, że to niebieskie serce to jest twój specjalny atak.
Tak! Wkrótce użyję mojego specjalnego ataku. Boże, na Pixelhelm mam tak zryte gardło przez to krzyczenie. Niezbyt długo i użyję mojego specjalnego ataku! Czym jest, papajrusie, twój specjalny atak, tak właściwie? To jest twoja ostatnia szansa przed moim specjalnym atakiem! Dobrze, że nikogo nie ma w domu, to przynajmniej nie będą się na mnie darli za to, że ja się drę. Tak swoją drogą, jeżeli nie będziecie zbyt długo przyciskać przycisku, żeby pominąć kwestię, to po prostu sama gra to przewinie. Podziwiaj mój specjalny atak! Co? To jest mój specjalny atak! Hej! Ty głupi psie! Słyszysz mnie? Przestań gryźć moją kość! Przestań gryźć tą kość! Hej! Gdzie ty idziesz? Co ty robisz? Wracaj tu z moim specjalnym atakiem! A więc... po prostu użyję mojego bardzo fajnego normalnego ataku. Papyrus przygotowuje się na regularny atak. Spare. Oto absolutnie normalny atak. Goddammit. Ale takiej wcześniej nie było. Wow. Cool. Dude. Tony Hawk. Holy shit! Aha. Okej. To jest zbyt proste. No zaraz chcę wrócić z niesamowitą prędkością. A więc... to jest pewne. Nie możesz... pokonać mnie! Tak! Widzę, jak trzęsiesz się w swoich butach. A więc ja... wspaniały Papyrus... pokażę ci moją... litość. Nie wiem jak przeczytać spell. Oszczędzę cię, człowieku. To jest twoja szansa, by akceptować moją łaskę. No i właśnie tak się zaczyna walka z Papyrusem w Genocide Run. Możemy oczywiście go zaatakować i go zabić jednocześnie. Ale nie. Ja robię oczywiście... pacyfistram. I nie zrobię genocide nigdy. Nice. Nie mogę nawet zatrzymać kogoś tak słabego jak ty. Undyne będzie tak bardzo zawiedziona ze mnie. Nigdy nie dołączę do Gwardii Narodowej, będąc tak nazywał. I... moja liczba przyjaciół pozostanie niska. Co powinieneś powiedzieć? Z tymi przyjaciółmi jesteś frajerem. Naprawdę? Chcesz być moim przyjacielem? Ze mną? Nie. A więc... zgaduję. Wygląda na to, że mogę
zrobić dla ciebie mały uchyłek. Wowie! Nawet nie mieliśmy jeszcze naszej pierwszej randki. I już udało mi się wedrzeć do friendzo. Dobra. Kto by pomyślał, że musiałem mieć kumpli, żeby zrobić, żeby zaprzyjaźnić się z kimś, musiałem dawać im okropne zagadki i potem walczyć z nimi. Powiedziałeś mi wiele, człowieku. Chwalebnie pozwalam ci przejść. Daję ci możliwość przejścia. I dam ci drogę do powierzchni. Idź dalej, póki nie dotrzesz do końca tej jaskini. Wtedy, kiedy dotrzesz do stolicy, przejdź przez barierę. To jest magiczne zaklęcie, które nas zatrzymuje tutaj wszystkich w podziemiach. Wszystko może przez nią przejść, lecz nic nie może wyjść. Oprócz tego, który ma najpotężniejszą... nie, potężną duszę. Jak ty! Oto dlaczego król chce pozyskać człowieka. Chce otworzyć barierę z mocą duszy. Wtedy my, potwory, możemy wrócić na powierzchnię. O, prawie zapomniałem by ci powiedzieć. Jeżeli chcesz wyjść, będziesz musiał przejść przez zamek króla. Król wszystkich potworów. On jest... więc... jest wielkim pluszakiem. Wszyscy kochają tego gościa. Ja w szczególności, jeżeli... tak powiesz. Przepraszam, panie... no tak. Przepraszam, panie Drumor, czy ja mogę iść do domu? Zaprowadzi się do bariery od razu. Samodzielnie. Nie, osobiście, o. Dobra. Koniec gadania. Będę w domu byciem fajnym przyjacielem. Czuj się wolny, by... Czuj się spoko? Nie. Czuj się swobodnie, by przyjść i mieć tą randkę. Nie! stary? Dobra, ja się jeszcze wrócę do Snowdin, żeby zapisać, bo to już jest końcówka odcinka. Tam. Tardam, tam, 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 tam. Tam, tam. Nie obracaj się! W sumie to po cholerę ja idę tą drogą, jak mogę po prostu przejść tutaj. Więc randkę będziemy mieli w następnym odcinku. Dobra. A więc tak, ludzie, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa! I oczywiście do zobaczenia w następnym tygodniu.